Będę kontynuował nasze rozważania na temat budowania jedni drugich. I to, o czym mówiłem przed chwilą, w takich sprawach bardzo przyziemnych, organizacyjnych, też jest budowaniem jedni drugich, jest troską o siebie. Mówimy o tym, w jaki sposób, jako ci, którzy są członkami siebie nawzajem, powinniśmy o sobie myśleć i siebie traktować, bo nie chodzi tylko o coś, co na zewnątrz pokazujemy, a w środku i tak myślimy swoje. Chodzi o to, żebyśmy byli szczerzy. Szczerzy wobec Boga i wobec siebie, drodzy. Żebyśmy tak więc mieli tą świadomość, że każdy w Kościele Jezusa Chrystusa jest ważny. Każdy jest potrzebny, każdy powinien być doceniony przez jedni, przez drugich. Mamy tą świadomość i powinniśmy wiedzieć, że tak jak jesteśmy członkami jedni drugich i potrzebujemy siebie nawzajem, powinniśmy być sobie oddani, o czym mówiliśmy, czyli powinniśmy okazywać sobie serdeczność, myśleć o sobie w sposób serdeczny, zachowywać, odnosić się do siebie w sposób serdeczny. Mile widziane jest na powitanie uśmiech, dobre słowo, miło Cię widzieć, cieszę się, niech Cię Bóg błogosławi. Wiecie, to łamie pewne bariery i stwarza taką dobrą atmosferę do działania Boga pośród nas. Bo wiecie, jeżeli ktoś mnie przywita z taką miną surową albo gdzieś wita się ze mną, no może nie będzie teraz mi podawał ręki, może tak dotkniemy się albo z daleka, halo, ale wiesz, on nie będzie w ogóle na mnie patrzył, a już najgorsze jest to, jak ktoś się z tobą wita, podaje ci rękę, a patrzy zupełnie gdzie indziej. Czyli znaczy nie jest z tobą zainteresowany, dajesz mu jakiś sygnał lekceważenia. Może nie zawsze tak myślimy, ale tak to wygląda, tak to wychodzi. Mamy być serdeczni, z radością, z ciepłem. Wiecie, czasami w tym względzie, dlatego że nie wszyscy jesteśmy wylewni, musimy przełamywać się, pracować nad sobą, zmieniać swoją postawę. Tutaj moja żona mi często mówi, masz taką minę, ja mówię, ja wiem. Tak, że Pan Bóg musi zbawić moją minę, nie? Jak Dawid Wilkerson kiedyś szedł taki przygnębiony, już świętej pamięci Dawid Wilkerson szedł taki przygnębiony ulicami Nowego Jorku i taki naćpany narkoman siedzi i mówi, hej, człowieku, życie jest piękne. I czasami ci ludzie, którzy, wiecie, nie mają podstaw, oni nas muszą, że tak powiem, napomnieć, człowieku, jesteś zbawiony, należysz do Pana, no więcej radości powinno być w naszym życiu i na naszych obliczach. A więc serdeczność. Mówiliśmy na podstawie Bożego Słowa, że powinniśmy szanować jeden drugiego. To znaczy, że powinniśmy traktować innych wyżej od siebie, usługiwać jeden drugiemu, że to jest niezwykle ważne. Słuchajcie, jeżeli będziemy te rzeczy przełamywać tak, w takich relacjach, w takich spotkaniach, w czymkolwiek robimy i nie czekać, aż inni nam usłużą, ale sami usłużymy komuś, to przełamuje i daje świadectwo, że ja poważnie traktuję polecenia Jezusa Chrystusa odnośnie budowania Jego Kościoła. Mamy być między sobą, mówiliśmy ostatnio, jednomyślni, być ludźmi, którzy troszczą się, zabiegają swoim zachowaniem, postawą, mową, aby cementować i budować jedność, o którą modlił się Jezus, co jest zapisane w tak zwanej arcykapłańskiej modlitwie w 17 rozdziale Ewangelii Jana. Moi drodzy, powinniśmy, czy chcemy przez to także budzić, motywować nas do tego właściwego działania wobec siebie, też żebyśmy umieli spojrzeć sami na siebie i zadawali sobie pytania, czy ja w tym względzie właściwie funkcjonuję, czy ja staram się zmieniać moją postawę w Kościele.
I też, żebyśmy mieli tą świadomość, w czym wielkim dane jest nam uczestniczyć. Ja kiedyś o tym wspominałem, ale przypomnę ten przykład budowniczych katedry w Londynie, kiedy zapytano pracowników, co robią. I ktoś zapytał tych, którzy tam byli przy tym dziele, co ty robisz? A on mówi, no ja tutaj po prostu tnę kamienie. A ktoś inny mówi, a ja po prostu no, te kamienie układam. A trzeci mówi, ja buduję katedrę. Ja buduję katedrę. Budujemy coś wielkiego. Kochani, jak bardzo ważne jest, żeby każdy członek ciała Jezusa Chrystusa, każdy mógł powiedzieć, nie, no ja tutaj jestem taki, no tak nic nieznaczony, ja tutaj niewiele mam do powiedzenia, nic nieznaczący, jestem właściwie, nie, jestem tutaj, bo budujemy Kościół Jezusa Chrystusa. Budujemy najwspanialszą budowlę na świecie. Budujemy najwspanialszą świątynię, która nie tylko będzie na tej ziemi, ale przetrwa do wieczności. Amen. Dane jest Tobie i mnie z łaski Bożej uczestniczyć w wiecznym Bożym dziele. Byłem martwy, Bóg mnie ożywił, włączył mnie w Kościół, w swoje ciało. Ja uczestniczę w czymś wielkim, nie tnę kamienie. Nie tam układam je, ale uczestniczę w budowie świątyni Pana. To powinno nas ekscytować, dlatego też dzisiaj tutaj jesteśmy, bo to jest proces, który dokonuje się dzień po dniu i uczestniczymy w czymś wielkim i wiecznym. Jedność buduje, mamy takie powiedzenie, jedność buduje, niezgoda rujnuje. Zawsze tam, gdzie diabłu uda się zasiać, takie ziarno niepewności, ziarno podejrzeń, to niszczy Kościół, wszelkie relacje. Dlatego jest napisane, że mamy pilnować, chronić jedności. Gdyby ktoś przyszedł i coś powiedział jeden na drugiego, powinniśmy powiedzieć, zareagować zdecydowanie, mój drogi, jeżeli masz problem, to idź porozmawiaj z tą osobą. Jeżeli coś się stało, ale nie obmawiaj tej osoby, nie mów złych rzeczy o tej osobie. To jest to szanowanie, to dbanie, to pilnowanie o jedności Kościoła. Dawid napisał z Bożego natchnienia takie piękne słowa w Psalmie 133, pieśń pielgrzymek Dawidowa, o jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają, gdy bracia i siostry w zgodzie mieszkają, jak dobrze i miło. Wiecie, tam, gdzie jest taka otwartość, takie wzajemne przyjęcie siebie, pokazywanie tego zainteresowania właściwego sobą, no to przecież w takiej atmosferze dobrze się człowiek czuje i może wzrastać. Jeżeli jesteś pochwalony, jesteś doceniony, jeżeli ktoś powie, no, bardzo fajnie to zrobiłeś, to jest dobre. Jeżeli to jest szczere oczywiście, no to to przynosi błogosławieństwo, to zachęca nas jeden drugiego. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Tam Pan zsyła, gdzie jest ta jedność, gdzie jest ta braterskość, gdzie jest ta zgoda. Tam Pan zsyła swoje błogosławieństwo. W liście do Rzymian, na który się bardzo często powołujemy w tych rozważaniach, 15 rozdział, wiersz 7, mówi tak, apostoł Paweł, przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Przyjmujcie jedni drugich, jak Chrystus przyjął nas. Tak zastanawiam się, jak mnie Chrystus przyjął, jak ciebie przyjął. Kiedy ty i ja przychodziliśmy do Pana brudni, grzeszni, samolubni, w ciemności. Jezus nas przyjmuje, takich brudnych. Oczywiście, że On się z tym nie zgadza, ale On nas obmywa, On nas oczyszcza.
On nas uświęca, On nas usprawiedliwia i później włącza nas do tego swojego świętego pochodu, który idzie za Nim. Czy od razu i już jestem taki doskonały i zupełny? I nie, On cały czas nad tobą i nade mną pracuje. O, jestem nowym stworzeniem w swoim duchu, stworzony na obraz i podobieństwo Chrystusa. Jesteśmy stworzeni w naszym duchu przez moc Bożą, ale moja dusza, twoja dusza ciągle potrzebuje przemiany, odnawiania. Nasz umysł, nasze emocje, nasza wola, prawda, to wymaga uświęcenia w nas. I Pan cały czas nad tobą i nade mną pracuje, ale On nas przyjął, zaakceptował. Jeden z mężów Bożych kiedyś tak utyskiwał przed Bogiem i mówi: Boże, jak ja mogę z nimi pracować? To są moi bracia, ale widzisz, jacy oni są. A Pan w pewnym momencie mówi do niego: ale nie pomyślałeś nad tym, jak ja mogę wytrzymać z tobą? Ile ja muszę wytrzymać z tobą? Moi drodzy, tak to właśnie jest, że Słowo Boże wzywa tych, którzy stali się jednym ciałem, wzywa nas do tego, żebyśmy miłowali siebie, czule miłowali, w sposób właściwy, serdeczny, szanowali się, pilnowali tej jedności, abyśmy przyjmowali jeden drugiego. Wiecie, takimi, jakimi jesteśmy, to trzeba dużo czasami akceptacji, prawda? Bo nie wszystko nam odpowiada jeden u drugiego, to nam się nie podoba, tamto. A Pan mówi: przyjmijcie jeden drugiego tak, jak zostaliście przyjęci przez samego Jezusa Chrystusa, jak Chrystus przyjął nas dla chwały Bożej. A to wymaga tego, że ja powinienem jako Boży człowiek, Boże dziecko zaakceptować rzeczy czasami, które nie do końca mi pasują. Ale to też uczy mnie czegoś. Uczy mnie cierpliwości. Uczy mnie tolerancji. Oczywiście, jeżeli to nie dotyczy spraw związanych z czyimś grzechem, bo nie chodzi o to, że mamy tolerować grzech kogoś w jego życiu. Ale są rzeczy, które po prostu trzeba przyjąć i koniec. I jeden może mieć w sprawach nieistotnych takie spojrzenie, inne takie i jesteśmy gotowi to zaakceptować. Ostatnio powiem tak, jakoś Pan kieruje moją uwagę i kładzie w moje serce, żeby zacząć się modlić o jedność Kościoła w Polsce. Zrozumcie mnie dobrze, chodzi mi o jedność, o takie wzajemne błogosławieństwo dla wszystkich odrodzonych, zrodzonych z ducha, dzieci Bożych, którzy uwierzyli w Jezusa, dali się ochrzcić, żebyśmy nie patrzyli na siebie w jakiś niewłaściwy sposób, bo jesteśmy Bożą rodziną, Bożym Kościołem. Amen. Żebyśmy błogosławili. Jedni mają może w niektórych rzeczach inne spojrzenie, ale to mi nie przeszkadza. To są moi bracia, z takiej denominacji, z takiej, czy kościół taki, czy taki, ale wiem, że fundament mamy jeden, to jest Chrystus, którego uwierzyliśmy, którego zostaliśmy ochrzczeni i możemy się błogosławić i powinniśmy, a szczególnie w tych czasach, powinniśmy być sobie oddani, otwarci na siebie, błogosławić siebie nawzajem. I to ostatnio jakoś tak bardzo mocno Bóg do mnie w tym kierunku mówi. Tak więc mamy być tymi, którzy przyjmują siebie nawzajem, będąc nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Słowo Boże wzywa każdego z nas, abyśmy odnawiali się, ale też abyśmy byli obleczeni w tego nowego człowieka. W liście do Efezjan apostoł Paweł mówi w 4 rozdziale: obleczcie się w tego nowego człowieka. Kogo macie na myśli, kiedy czytacie ten tekst? Kto jest tym nowym człowiekiem? Jak myślicie? Mnie się nasuwa osoba Chrystusa. Być obleczonym w Niego. On jest tym
w którego ty i ja powinienem być obleczony. Jeżeli to będzie, to słuchajcie, mogą się dziać i będą się dziać gorsze rzeczy. Ale będziesz bezpieczny, będziesz miał pokój, będziesz miał świadomość, że jesteś i należysz do Pana. Tak więc wezwani jesteśmy przez Słowo Boże. Tak jak Chrystus przyjął nas za swoje dzieci, tak my mamy w miłości Bożej przyjmować siebie nawzajem, wiedząc, że Pan i Jego łaska ustawicznie nad nami pracują. Autor tych rozważań, na które się powołuję, wychował się w zborze, w którym akceptacja przez innych zależała przede wszystkim od tego, co się robiło lub czego się nie robiło. Zbór miał taki swój kanon rzeczy, które pasowały, czy były według nich duchowe i kto to wypełniał, to był akceptowany, a kto nie wypełniał, to był nieakceptowany. Opisuję historię, że kiedy na przykład nawet nawracał się ktoś z dłuższymi włosami, a pastor nosił się krótko, tak jak ja, to był żart. Ja mam krótkie włosy, bo lubię. Zresztą i tak już tych włosów niewiele. Ale nie o to chodzi. On uważał, że mężczyzna powinien mieć w ogóle tak na sposób rzymski, jak to było w czasach Nowego Testamentu. Krótko się strzydzi. Ci z długimi włosami mu nie pasowali. Oni nie spełniali tych wymogów, które on postawił, duchowy, nieduchowy. Ale czy Biblia mówi coś o tym? Czy znajdujemy takie określenie, że po tym poznam, czy ktoś jest duchowy, czy nie? Absolutnie nie. Wiecie, możemy mieć od razu uprzedzenie do kogoś, bo on nie pasuje nam. O, to tak, ja wiem, że tam jest takim chyba psalmie, Pan uderzy głowę włocha tego, prawda? No ale czy o to chodzi, czy ja dobrze rozumiem ten tekst biblijny, żeby to do tego przystawić, żeby tak było. Jeden z mężów Bożych, chyba Louis Palau, który niedawno odszedł do wieczności, mówił tak, nie wolno było jeździć na rowerze w niedzielę. Ja nie mogłem do zboru przyjechać na rowerze, bo to był grzech. No i pytanie, gdzie takie coś jest napisane? W ogóle o rowerze nie ma w Biblii, prawda? Ale ludzie sobie tworzą pewne kanony, pewne rzeczy, mówią tak, to świadczy o duchowości, a to nie świadczy. Nie, jedna siostra zganiła, bo gwizdnąłem i gwizdałem sobie na korytarzu w zborze. No i taka oburzona mówi, kto gwizdze, przywołuje diabła. A ja czytam w Biblii, że Pan Bóg też gwizdze. Prawda? Izajasz mówi, że Pan Bóg zagwizdze na muchę, nie? Żeby przyleciały jako plaga. Wiecie, są tak różne rzeczy, które określamy, które świadczą o duchowości lub nie, ale to nie ma nic wspólnego z Bożym Słowem. To nie ma nic wspólnego. Takie umowne listy i należało bądź nie należało coś czynić, ale to jest nic innego jak fatalny, jak tragiczny legalizm, który niszczy społeczność. Nie ma nic wspólnego z tym, co mówi Boże Słowo. Wiecie, nie ma nic bardziej, co zakłóca prawdziwą jedność chrześcijan, jak pozabiblijne zasady i zarządzenia. Bo komuś coś tam się upodobało i tak to powinno być. Dobrze, żeby wtedy taki przywódcy, czy ludzie z Boże sprawdzili, czy to, na czym opierają swoje pojęcie duchowości lub nie, jest oparte o Boże Słowo. Musimy zrozumieć, na czym polega to prawdziwe uduchowienie, żeby nie prowadzić do oskarżania, żeby to nie wzbudzało fałszywego poczucia winy. Jedni będą się czuli winni, że nie spełniają tych wymogów, inni z kolei będą unosić się dumą i pychą, jacy oni to są wspaniali, bo czegoś nie robią. Albo coś robią, a tamci tego nie robią. I wiecie, takie rzeczy się dzieją i takie postawy właśnie występują. A więc przez osądzanie jedni drugich dochodzimy do legalizmu albo przez stronniczość do uprzedzeń.
Obie postawy są niewłaściwe i są grzechem w oczach Boga. I legalizm, i stronniczość. I muszę powiedzieć, że obie postawy występowały w czasach Nowego Testamentu. Obie postawy. W liście do Rzymian 14:1 jest napisane tak: a słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jada jarzynę. Ja wiem, że tak to są te różne takie teraz trendy, mięso jest B i tak dalej. Skąd? Skąd? Za niedługo pies, kot stają się ważniejsi od człowieka. Już teraz współczują podobno krową, że się je doi. Dosłownie. No, ludzie już wymyślają nie wiadomo co. Tracą jakby trzeźwy rozum, trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość. Ale tak było. Słabego w wierze przyjmujcie. A więc jeżeli ktoś ma upodobanie w wegetarianizmie i je jarzynę, to jest jego sprawa. Ale niech nie mówi, że tak Biblia naucza, bo wcale tak nie naucza. Biblia daje nam zupełną wolność. Jeżeli ktoś ma takie wielkie upodobanie w postach i często pości, chwała Bogu, jeżeli masz możliwość i to robisz z właściwych pobudek i nastawieniem, dobrze. Tylko nie osądzaj tych, którzy może tak często, dobrze, jeśli chrześcijanie od czasu do czasu poszczą, ale jeżeli tak często jak ty tego nie robią. Bo Paweł mówi, ten kto je, nie je dla Boga, czy też nie je dla Boga. Dla siebie. To nie ma znaczenia. Często bywa nawet tak, że ludzie, którzy gdzieś tam się umartwiają fizycznie. Ja nie mam nic przeciwko postowi, jestem jak najbardziej za prawdziwym postem. Ale jeżeli ten post połączony jest z właściwą motywacją, z właściwym nastawieniem serca. Izajasz 58 bodajże rozdział wyraźnie naucza nas na temat postu, który podoba się Bogu. Bo jeżeli ktoś nie je, głoduje, a w tym czasie jest zuchwały, jest człowiekiem, który wprowadza złość i gniew i walczy z innymi, to nie ma, to jest niemiłe Bogu. I nie przyniesie żadnego pożytku, tak jak modlitwa takiego człowieka. Tak więc słabego w wierze. Kto jest tym, o czym tutaj apostoł Paweł mówi? W liście do Koryntian i do Rzymian jest mowa o słabych, jeśli chodzi o ich sumienie. Apostoł Paweł ma na myśli wierzących, nawróconych z pogan, którzy postanowili, czy też no, nie mają odwagi, nie mieli odwagi spożywać mięsa, które było ofiarowane w świątyniach pogańskich bóstwom. I wstrzymywali się i bardzo dobrze, ze względu na swoje sumienie, ale ci mocniejsi w wierze, którzy mieli większe poznanie Boga i mieli więcej wolności przez to poznanie Boga, bo wiedzieli tak, nie ma bożków. Jest tylko jeden prawdziwy Bóg. A więc skoro jest jeden prawdziwy Bóg, to nie ma znaczenia, że ja skorzystam i zjem. Zresztą w tamtych, w Koryncie, to co sprzedawano w tych tak zwanych jatkach na targach, właściwie całe mięso, które tam sprzedawano, to było z ofiar ze świątyń pogańskich. Coś było złożone, część kapłan wzięła, a część później sprzedawano. Ale jednym sumienie nie pozwalało. Paweł ich nazywa słabymi w wierze. I nie masz prawa, ten, który jest mocniejszy, ten, który ma większą jakby poznanie i świadomość, nie miał prawa pogardzać tym, który był słabszy. Każdy z nas ma troszeczkę inaczej ukształtowane sumienie. Ważne jest, żebyśmy zachowywali czyste sumienie przed Bogiem. Ale też ważne jest, żebyśmy będąc, i to mówimy nie o rzeczach grzesznych. Paweł nie mówi o rzeczach grzesznych samych w sobie. Mówi o pewnych przekonaniach, które nie są grzeszne. Ani jednego, ani drugiego nie są grzeszne. Ale stają się grzechem w momencie, kiedy robisz coś wbrew swojemu sumieniu. I Paweł to ma na myśli. Mówi, przyjmujcie
I nie wdawajcie się w ocenę jego poglądów. Możecie z nim dyskutować, tłumaczyć. On uważa inaczej i w porządku. Wiecie, jeden będzie zachowywał taki dzień dla Pana, inny dzień dla Pana. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że nie możesz świętować niedzieli, bo przecież ta sobota jest tak ważna, dla ciebie jest może tak, ale dla Boga, dla Pana, dla mojej służby nie. Słowo Boże mi tutaj czyni bardzo wyraźną wolność. Ja mam odpocznienie w Panu. On jest moim sabatem, a to, że w tym dniu jestem w szczególny sposób, chcę uczcić Pana, to jest moja sprawa. I Słowo Boże tutaj jest jednoznaczne. List do Kolosan jest tutaj jednoznaczny. Nikt nie ma prawa nas osądzać w tym względzie. Czy też nikt nie ma prawa wywyższać się, widzisz, bo ja zachowuję sobotę, nie jem tego mięsa, a ty jesz. Nie, jesteśmy wolni. Słowo Boże mówi wyraźnie. Co więc dotyczy mięsa składanego w ofierze bałwanom, pisze Paweł w liście do Koryntian w 8 rozdziale. Wiemy, że nie ma bożka na świecie i nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego, lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe kala się. Pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Bóg powiedział tak pewnego razu do Izraelitów, którzy mówią, Boże, czy cię to nic nie obchodzi, że my pościmy w tym miesiącu i w tym i w tym? Bóg mówi, czy dla mnie pościcie? Dla mnie to robicie? Dla siebie chyba pościcie. Dla swojej sprawy, ale czy dla mnie? Tak więc, jeżeli taka osoba, która ma inne przekonanie, i Paweł mówi, zwraca się do tych mocnych. Mówi, uważajcie, co robicie przed tymi słabszymi. Jeżeli to, co robisz, w jakiś sposób będzie wpływać i wpływa na tego słabego w wierze, który ma inne przekonanie, ale ty chcesz mu zademonstrować, że przecież ty wiesz najlepiej i nie ma problemów z tym, że ty to możesz zrobić. I on powodowany twoim poznaniem zaczyna to samo robić, ale nie jest wolny w sumieniu. Jego sumienie go ciągle oskarża, że on nie powinien tego robić i on to robi. To znaczy, że już nie przyjmujesz brata w jego słabości, wręcz doprowadzasz go do upadku, do zatraty nawet, do tego, że on zaczyna postępować w sposób niewłaściwy wbrew swojemu sumieniu. Paweł przemawia i do jednych, i do drugich. Niechże ten, kto je, albo niechże ten, kto ma większe poznanie, nie pogardza tym, który nie je, który ma mniejsze poznanie. A kto nie je, ma to mniejsze poznanie, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Niech nie będzie też tej drugiej strony, ten słabszy w wierze, któremu się wydaje, że on jest no, tutaj bardziej wrażliwy, bo on akurat tego nie zrobi, co ten drugi brat w danej dziedzinie. I będzie osądzał tego mocniejszego. Jak on mógł to zrobić? Czy w taki sposób zadziałać, postąpić? A więc ostrzeżenie jest skierowane do jednych i do drugich. Paweł przemawia do obu stron, do mocnych i słabych w swoich sumieniach. Tak więc niech jedni nie pogardzają, drudzy niech nie osądzają. Każdy niech pozostanie przy swoim zdaniu. I można pozostać co do spraw nieistotnych przy swoim zdaniu, miłować się, szanować i zachowywać jedność, prawda? Nie musimy walczyć o rzeczy nieistotne z sobą, bo to nie ma w tym momencie żadnego znaczenia. Są bardzo poważne rzeczy, które chrześcijanie łamią i tu powinni się nad tym zastanowić. A więc dla tych słabych w wierze było nie do pomyślenia to spożywanie tego mięsa ofiarowanego w świątyniach pogańskich. Jeżeli decydowali się naśladować mocnych, czynili to z poczuciem winy, ze świadomością, że grzeszą i tak upadali i znajdowali się pod wpływem oskarżyciela, szatana.
A wiecie, że jak szatan zaczyna nas oskarżać i my coś robimy, co nie, uważamy, nie powinniśmy robić, trudno jest nam się później z tego wydostać. Oczywiście, że powinniśmy pokutować. I Bóg obiecuje, że nam przebaczy, że nas oczyści. Tak więc niech ci mocni nie gorszą. Wiecie, to słowo gorszyć, żeby nie doprowadzać do upadku. Tu nie chodzi o to, że ten słabszy brat, który akurat w pewnej sytuacji on by tak nie postąpił. Na przykład jedna siostra może ubrać spodnie i nic jej to nie przeszkadza, a inna może mieć z tym problem. No bo będzie tak odbierać, że nie powinna ubierać akurat spodni. Ja wiem, że to się wzięło gdzieś tam z pewnego słowa, z zakonu, prawda, że żeby nie ubierać mężowskiej szaty. Tylko znowu nikt się temu nie przyglądał i nie przeprowadził właściwie egzegezy. Chodziło o to, żeby kobieta nie ubierała tej szaty, która była, którą ubierał mężczyzna ze względów higienicznych. A wszyscy to później przełożyli na spodnie. A tam nie jest o tym mowa. Jest mowa o sprawach higieny. No bo wtedy mężczyźni chodzili podobnie jak kobiety, mieli długie szaty, prawda? A więc czasami próbujemy coś uchwycić i jakby nadać temu tak wielką wagę i będziemy walczyć, i będzie burzona jedność, a Bóg chce, żebyśmy zachowywali jedność i troszczyli się o jedność. Oczywiście rozprawiali się z grzechem, z grzeszną postawą, ale nie z rzeczami, co do których Biblia się nie wypowiada, nie mówi tutaj kategorycznie w tych sprawach jednoznacznie. Myślę, że apostoł Paweł zrobił pewne rozróżnienie, bo kiedy czytasz 8 rozdział i 10 listu do Koryntian, mamy pewne zamieszanie, bo w 8 rozdziale mówi, nie ma innych bogów, i możesz jeść mięso, a w 10 rozdziale mówi, kiedy uczestniczysz w tym, uczestniczysz w tej społeczności z demonami. I sądzę, apostoł Paweł ma na myśli to, że mówi tak, jeśli chrześcijanie jedzą to mięso, które było składane na ofiarę i te resztki, czy to pozostałość, korzystają, jedzą, okej. Ale jeżeli uczestniczą w tych ofiarach pogańskich, to już znaczy, że posuwają się w bardzo niebezpiecznym kierunku i mają uczestnictwo w kulcie demonów, które stoją za wszelkim bałwochwalstwem i kultem bożków. To już są dwie różne sprawy. Mówi, absolutnie nie powinni, bo mamy udział w stole Pana i nie powinniśmy uczestniczyć w tym stole demonów, które są związane właśnie, czczone w świątyniach pogańskich. Tak więc legalizm jest bardzo niebezpieczny. Słuchajcie, są ludzie w Kościele, którzy mają silną osobowość i potrafią powiedzieć, bo ja tak uważam, tak wszyscy mają uważać i tak dalej, i tak dalej. Rzeczy, o których Biblia nie mówi. Masz takie przekonanie? Okej, ja to szanuję, ale jeżeli Biblia mi o tym nie mówi, ja mam prawo, wolność, aby myśleć inaczej, uważać inaczej. Jest inna rzecz, jak stronniczość. Biblia mówi, że mamy być jednakowo wobec siebie usposobieni. Nie powinniśmy okazywać ani wyniosłości i uważać samych siebie za mądrych, ani też nie powinniśmy pogardzać czy niżej traktować innych w Kościele. Bo z tym na przykład był problem ze stronniczością. Jakub o tym bardzo mocno pisze. Jeżeli wejdzie na wasze zgromadzenie bogaty i biedny, Jakub piętnował to i mówi, grzeszycie w ten sposób, gdy postępujecie. Kiedy przychodzi bogaty, oczywiście zaraz przywódcy zboru tutaj usiądź z przodu na poczesnym miejscu. Ale przychodzi jakiś tam ktoś biedny, to widać, no to może nawet żebrak, no to tam szukacie miejsca gdzieś samego tyłu, gdzie by nie przeszkadzał, tam go sadzacie. Mówi, łamiecie Boże prawo. Nie traktujecie tak samo jedni drugich. I mówi, grzeszycie w ten sposób. Wiecie, do dzisiaj ja tego nie mogę zrozumieć.
Ale sądzę, że do dzisiaj jest problem, bo z tego, co czytam w różnej literaturze chrześcijańskiej, do dzisiaj jest problem w kościołach chrześcijańskich z rasą, kolorem skóry, gdzie biali nie są w stanie zaakceptować swoich czarnych braci. I mówią, fajnie, narodziliście się na nowo, nawróciłeś się, fajnie, fajnie, napełniony duchem się, ale stwórzcie sobie taki swój własny zbór. Straszne. To jest stronniczość. Ja nie wiem, jak ci ludzie się wybierają do nieba. Ale to nie ma nic wspólnego z tym, o czym nam mówi Boże Słowo. A więc nie osądzajmy, nie wdawajmy się w ocenę, jeżeli to są rzeczy, ale też nie bądźmy stronniczy, nie traktujmy jednych lepiej, a innych gorzej, czy z jakichkolwiek względów, jego statusu majątkowego, koloru skóry, czy cokolwiek. Ani słabi, ani silni nie mają prawa nawzajem się osądzać. Jest obustronna odpowiedzialność jednych, drugich. Wiecie, bo łatwo jest powiedzieć, no nie możesz mnie gorszyć. I ci słabi mogą próbować narzucić to wszystkim innym. Takie samo spojrzenie. Paweł mówi, absolutnie nie. Oni nie mają prawa osądzać tych mocnych. Przy czym, jak mówię, jeszcze raz zastrzegam, nie mam na myśli spraw dotyczących, gdy jest mowa o ewidentnym grzechu. Taki grzech musi być napiętnowany, czy u słabego, czy u mocnego. Mocni w wierze mają okazywać więcej ostrożności, aby nie przyczyniali się do upadku słabszych w wierze. I znowu, nie chodzi o to, że robisz coś, co akurat temu słabemu w wierze nie pasuje, on się z tym nie może zgodzić, on się mówi, wiesz, ja się z tym źle czuję, jakoś tak. To nie jest, nie chodzi o to, o to zgorszenie, o czym pisze apostoł Paweł. Chodzi o to, żeby on, ten słaby w wierze, nie posunął się, patrząc na ciebie, nie posunął się do takiego samego zachowania wbrew swojemu sumieniu, bo wtedy popełnia grzech. A więc żebyś nie był takim prowokatorem, który nie patrzy na to, czy co się stanie z nim, czy on, będziesz go może próbował, no przecież to nie jest żaden grzech, zrób tak. Możesz to zrobić, nie ma problemu. Uszanuj jego sumienie, jego spojrzenie na daną sprawę. A więc samo sprawienie, że ktoś czuje się źle, nie jest zgorszeniem. Zgorszeniem jest, kiedy doprowadzimy tego brata czy siostrę do działania wbrew jego sumieniu. Przeanalizujmy swoją postawę, czy przyjmując jednych, a odrzucając drugich, nie posługujesz się własnymi, często opartymi na słabym sumieniu normami. Bo ten słaby w wierze tych mocnych może też przecież odrzucać, nie? Bo nie spełniają jego własnych zapatrywań. Musimy mieć biblijne kryteria duchowości. Co stanowi o prawdziwej duchowości człowieka? Drodzy, ja wiem, że to jest też sprawa, która wywoływała wiele kontrowersji, kiedy jedne siostry nakrywały głowę ze względu na tekst z listu do Koryntian, prawda? Gdzie mówi, że one powinny nakrywać jako wyraz uległości wobec swoich mężów głowy. I na tym tle dochodziło często do naprawdę bardzo poważnych problemów, podziałów Kościoła. Niech ta siostra, która uważa, ma wolność nakrywać głowę, jeżeli uważa, że tak powinna robić, w zgodzie ze swoim sumieniem. Ale niech tego nie próbuje narzucać jako kanonu. A ta, która nie nakrywa, niech nie zmusza tej, która nakrywa, aby też tego nie robiła. Jesteśmy wolni w tym względzie i możemy to respektować. Tam jest dość trudny ten tekst. Ja myślę, że on bardziej oparty jest o pewną kulturową sytuację, jaka istniała. No, cieszyłbym się, gdyby siostra, kobieta, która nakrywa głowę, i bardziej odnoszę to do zamężnej kobiety, bo to chodzi o uległość autorytetowi wobec swojego męża, żeby rzeczywiście całym swoim postawą w domu i wszędzie okazywała tą uległość, niż nakryje, prawda, swoją głowę w kościele, ale w domu jest szefem.
Prawda? Bo to jest zakłamanie totalne. A więc to też tutaj musimy być bardzo ostrożni, uczciwi i zastanowić się, czy ja, jeżeli tak uważam, czy rzeczywiście tak żyję. Przeanalizujmy też swoje postępowanie pod względem uprzedzeń i faworyzowania drugich. Czy jestem w stanie przyjmować wszystkich wierzących jak braci i siostry? Pod względem, mówię, bez względu na kolor skóry, bez względu na status majątkowy, to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli mamy problem, czy w legalizmie, czy w stronniczości, powinniśmy po pierwsze wyznać to jako grzech. 1 Jana 1,9 mówi, żebyśmy pokutowali, jeżeli próbujemy osądzać kogoś, albo po prostu jesteśmy wobec kogoś wyzywający i lekceważący, wobec tych, którzy nie myślą tak jak my. A więc ustal, wyznaj to jako grzech, ustal, które sfery twojego życia wymagają zmian, proś Boga o pomoc przy zwyciężaniu twoich grzechów. Módl się szczegółowo o konkretne problemy. I po trzecie, weź się do działania. Zrób coś dla takiej osoby, co byłoby wyrazem prawdziwej Bożej miłości. Nie czekaj na przypływ uczuć. A więc osoby, którą może na którą patrzysz troszeczkę z góry, albo osobę, którą osądzasz. Mamy ją przyjąć w miłości Bożej jako swojego brata i siostrę, błogosławić i cieszyć się, że możemy należeć do Pana i możemy stanowić jedno ciało. Pamiętaj, że miłość chrześcijańska zawsze czyni to, o czym jest przekonana, że jest dobre. My często mylimy prawdziwą miłość z uczuciami. W miłości jest uczucie, ale przede wszystkim, jak czytasz pierwszy list do Koryntian, czym jest miłość, to ja tam, pamiętacie, co tam jest napisane? Że miłość jest cierpliwa, jest dobrotliwa, nie unosi się, nie zazdrości i tak dalej. Nastawiona jest na nasze działanie, na naszą wolę. A więc nie czekaj na przypływ uczuć, a jak zaczniemy dobrze czynić, też pojawią się właściwe uczucia. Uczucia sympatii, miłości braterskiej jeden do drugiego. Starajcie się zachować jedność i też przyjmujmy jedni drugich. Nie próbujmy wszystkich czynić, że tak powiem, na swoją własną modłę. Chyba że coś się dzieje, co jest wyraźnie powiedziane, że jest grzechem. Ktoś kłamie, ktoś obmawia, prawda? No to musimy reagować i o tym będziemy mówić w następnym tym, w jaki sposób powinniśmy napominać jedni drugich, kiedy widzimy, że coś się dzieje w sposób niewłaściwy. Chcielibyśmy powstać, aby się modlić. Chciałbym, żebyś przez chwilę pomyślał o Kościele, o zborze, w którym jesteś. Nie wiem, mam nadzieję, że nie ma tak, że jest ktoś, z którego ci ciężko zaakceptować. Ale jeżeli by ktoś taki był, to tym bardziej teraz po cichu, nie po imieniu, po cichu błogosław go i powiedz, co mogę, Boże, zrobić. Przebacz mi to nastawienie, złe nastawienie, niewłaściwe, grzeszne. Pomóż mi to zmienić. I chcę być uprzejmy do tej osoby. Chcę wyjść do niej w ten właściwy sposób z miłością. Nie bądź ani stronniczy, ani tym, który osądza innych. Nie traktuj kogoś z pozycji wyższości, nigdy. Ale mamy skłaniać się do niskich. Tak jak Jezus uniżył się wobec nas i usługiwał nam. Chciejmy przez chwilę, drodzy, zachęcam takiej do społecznej modlitwy. Chciejmy przez chwilę błogosławić zbór. Błogosławić siebie. Może po prostu po cichu, tam gdzieś, ale modląc się tak, żebyś mógł słyszeć samego siebie, konkretną osobę. Po prostu
przychodzi ci na serce, aby ją błogosławić. To jest niezwykle ważne. Chciejmy to robić przez chwilę. Albo błogosławić generalnie zbór, w którym jesteś. Wyrażajmy to, drodzy, z całego serca, bo w tym jest moc. Bo do błogosławieństwa jesteśmy powołani do tego, żeby właśnie w taki właściwy sposób przyjmować jedni drugich. Boże, tak dziękuję Ci za łaskę Twoją. Dziękuję Ci za zbór na tym miejscu, który Ty powołałeś, Panie, do istnienia. Dziękuję Ci za moich braci i siostry, Boże. Dziękuję Ci, że możemy razem należeć do Ciebie. Dziękuję Ci, że są dla mnie błogosławieństwem, Boże. Tak błogosławię, Panie, Twój Kościół, Twój zbór, każde dziecko Twoje na tym miejscu. W imieniu Jezusa Chrystusa, a Tobie jedynemu Bogu, niech będzie wszelka chwała i cześć. Panie, chcemy być tymi, którzy siebie błogosławią. Nie tylko publicznie, ale kiedy jesteśmy w naszych domach, w komorach modlitwy, Panie, chcemy się błogosławić nawzajem. Chcemy się wstawiać jeden za drugim. Wybacz nam wszelkie niewłaściwe zachowania, czy myślenia, czy postawy. Pokaż nam na to wszystko, co w tym względzie, w czym uchybiamy. Abyśmy mogli budować silną, zdrową społeczność. Twój dom, Panie, Twoje mieszkanie dla Twojej chwały. Amen.